Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dziś ze mną jest moja dziewczyna Milki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, na samym początku zostawcie łapkę w górę. Załóżmy, idzie to teraz niesamowicie tak dobrze. Daje, tak mega duży łapek w górę, mega. No, tak. Dobra, tak się daje, tak się daje, najfajniej. Patrzcie, co on robi, cały czas to robi po prostu, no nie dawajcie mu za to łapki, nie, proszę nie dawajcie mu za to łapki. Proszę, nie no, nie mów tak, niech zostawiam łapkę. Jak, no to nie bij, dobra, jak to nie bij mnie. Nie strzelisz. Headshota dostaniesz zaraz. Przeproś. Ty przeproś. Ty przeproś. Kto pierwszy strzeli, ten wygrywa. Uf, jaki mocny strzał! To był kurczę pusty. A bo ja nie mam zbroi, no to dlatego może. Dobra, no dobra, dobra, no i widzicie to, widzicie to! Tepnij mnie do siebie! Przepraszam. No. Dobra, ja, no i tak jest zawsze. Tak jest zawsze, tak jest zawsze. Na live'ach też mnie zabija. Nieprawda, to, tak. to Filip nie. Nie, to ty mnie zabijasz na live'ach. Pościg zabija mnie dobra, za dobra, każdym dobra, dobra, razem. Dobra. Zawsze. I wy macie. Ale, to jest już nagrane. Ale na live. Na live'ach to robię za lajki. Dobra, nieważne. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mówiliśmy się z Dave'em na rozmowę. Co prawda nie jesteśmy teraz na dobrej drodze jakby między nami. Ciągle jest jakieś no, taka, jakby takie spięcie, bo jest wiecie. Przypał. Bo trochę ich oszukałem, no jednak. Aha, czekaj, ja to muszę powiedzieć w ogóle, bo wy o tym nie wiecie. Więc uwaga, no. Muszę wam to oficjalnie powiedzieć. Jak widzicie po tytule, od samego początku to ja byłem profesorem, to ja zaplanowałem cały napad na bank. I żeby było śmieszniej, Milki o tym doskonale wiedziała. Tak. Więc to był idealny prank na całym serwerze Palionowa. Wszyscy myśleli, że profesor to jest ktoś straszny i w ogóle to byłem tak naprawdę ja. Zmusiłem ich do zrobienia napadu i okazało się, że nie są lojalnymi przyjaciółmi i zrobili takie coś. Tak. No ale nieważne, w każdym razie w dzisiejszym odcinku będziemy już rozmawiać z Dave'em na ten temat, ponieważ stała się rzecz straszna, a mianowicie za pieniądze, które ukradli oni z banku wraz z profesorem, czyli też w sumie ze mną, ale to nieważne. Ała, no proszę mnie nie bić. Synowice powstają, synowice. Syn Paliona stwarza własną wioskę. Co jest straszne, ponieważ on przejmuje całe Palionowo w tym momencie i my nie możemy na to pozwolić. A wracając do tego, przy czym w ogóle jesteśmy. Teraz to patrzcie, tam jest w ogóle nasza katedra, tam gdzie będziemy mieli ślub. Katedra Notre Dame. Katedra Notre Dame. To jest katedra Notre Craft. Notre Craft, dokładnie. Dobra, a tutaj zrobiliśmy port na dzisiejszym live'ie, więc koniecznie subskrybujcie kanały moje i Emilki, ponieważ tam streamy są codziennie przez cały tydzień, około godziny 13 do godziny 15. Wszystko fajnie. Dobra, Emilka, ja się umówiłem z Dave'em w domku profesora. No ty doskonale wiesz, gdzie on jest, więc chodź, lecimy do domku. Jasna profesora, sprawa. Ponieważ tam musimy się spotkać i obgadać całą sprawę, ponieważ sytuacja no, wygląda niezbyt korzystnie przez tego syna Paliona. Ja się strzelę żelkiem. O kurczę, Paweł, do banku prawie wpadłem. O nie widziałam. Tak. Ale dobra, no lecimy tam. No niekorzystna sytuacja jest, trzeba o tym porozmawiać. Tutaj w ogóle też na serwerze już zaczyna się budować sąd, ponieważ oni chcą się sądzić. Więc tutaj będziemy musieli się przygotować na porządną rozprawę w sądzie, ponieważ no spokojnie, już zadzwoniłam do dobrego prawnika. Z tego co, masz dobrego prawnika? Mam dobrego prawnika, już przedzwoniłam. Ja już wiem, co mam powiedzieć, słuchaj. Dobrze, no to już to wiecie, tak naprawdę już jesteśmy gotowi na wszystko, na odparcie ataku, więc będzie wszystko dobrze. Ja umówiłem się z Dave'em tam pod tym domkiem profesora i tam będziemy rozmawiać o tym wszystkim, co nas czeka i w ogóle, więc o, tam widzicie, już powstaje ten sąd. No, jak dla mnie, wygramy to, no bo co, to przecież my powiemy, że to był tylko żart, a oni sobie to wzięli na poważnie, więc już jesteśmy do przodu, no ale zobaczymy, co Dawid na ten temat powie. Idzie za mną? A, idzie za mną, dobra. Tak, idę, tylko że ja mam krótkie nogi, ja nie biegam tak szybko. A, no rozumiem, ale no, to jesteś kłamstwem w takim razie, bo kłamstwo ma krótkie nogi. Taki żart. Dobra, nieważne, dobra, lecimy tutaj, jak widzicie, domek profesora tak, Andrzejku, cały spalony. Tak. Dobrze, Andrzejku. Tak, no jutro 19, musi być to gotowe, Andrzejku. Dobra. Dobra. Jasne, Andrzejku, dobra, na razie. O! Zdrajcy! Co zdrajcy od razu? Nie rozmawiamy to. Nie rozmawiamy. Dobra, ja to rozbieram. Zatruwają, maltretują dzieci. Nie rozmawiam z wami. Rozbieram to. Maltretują dzieci. Okradają. Zostaw to! Kurde! Trzeć! Kurde, nie szybko! Nie. Andrzejku, niszczą to! Nie ma telefonu, proszę. Przestań takich potrzeb, bądź lojalny! Nie mam, nie będzie jesteś żadnej rozprawy. Kto to mówi, ale nie żadnej rozprawy. Ty nie jesteś lojalny, przecież od samego początku. Mam na ciebie jeden argument. Proszę bardzo. Płacił pieniądze do waszego banku, a ty go okradłeś. Ale jesteś takim przyjacielem przepraszam, jesteś flakiem nieprzyjacielem. W tym momencie zakończyła się rozmowa, nie masz argumentów, do widzenia. Ja idę rozmawiać z moim Andrzejkiem, to jest prawdziwy przyjaciel, który buduje mi sąd. Nie no, ale Andrzejku,
Ale słuchaj mnie, ale po. Ale możesz ci dziewczyny, kurde. Halo. Ale zasłysz, zasłysz mnie w tym momencie. Halo, Andrzejku. Zasłysz Andrzejku. Mnie. Nie, moje Andrzej, mój Andrzej. Andrzejku, Andrzejku, zostawcie Andrzejka, zostawcie Andrzejka, że nie jest to za. Konfiskuję ten telefon, konfiskuję ten telefon. Słuchaj mnie, Dave. Ponieważ tak. Co, o czym ty mówisz? O tym, że Wojtek wpa- ten, ale słuchaj mnie uważnie w tym momencie, ale, za, ale zasłysz mnie w tym momencie. Słuchaj. Zasłysz, zasłysz. Słuchaj, tak, nie wiem czy ty wiesz, ale Wojtek, słuchaj mnie jak do ciebie mówię, milcz jak do ciebie mówię w tym momencie. Zamilcz, zamilcz. Wojtek doskonale od samego początku wiedział o tym, że będzie napad na bank. On też o tym wiedział, był w to zamieszany, jak wiesz, on wpłacił pieniądze, które i tak ma. Przecież on wybudował sobie willę. On wybudował willę. Co się rzucasz? Słuchaj, bo inaczej, ty, bo ci nie oddam telefonu. Słuchaj, to był tylko sok jabłkowy, to był sok jabłkowy, nie o co ci chodzi. Sok jabłkowy, który robił mu przyciznę, to jest... Nie, bo to jest efekt placebo, To jest efekt placebo, bo to mówiliśmy i on to tak czuł. Ale gdzie ty biegniesz? Co ty robisz? Nie rozmawiam z takimi ludźmi. Nie wiedziałam. Ja... Jesteś żabą. Żaba ma być w wodzie. Żaba ma być w wodzie. Milkacz, zamilcz. Davey, zostań w wodzie. Davey, słuchaj ty mnie, bo ty się tutaj zaczynasz panoszyć jakoś śmiesznie. W ogóle ja mi się nie podoba. No, co nie rozmawiamy? Rozmawiamy, jasne, w tym momencie rozmawiamy. Rozmowa jest w tym momencie zakończona. Czemu nie ma żadnej szkole? Rozmowy zakończonej, widzisz, po co no, porozmawiajmy. Porozmawiajmy tutaj w tym momencie. Słuchaj ty mnie, w ogóle to jest jakiś crafting, tak szczerze mówiąc. Nie wiem w ogóle, kto to wykorzystał na stół, ale... Ała, dlaczego mnie bijesz? Nie wolno mi dziewczyn. Usiądź. No siedzi przecież. Ja siedzę. Ale ja widzę, jak Emilia stoi. Dobra, nieważne. Dobra, no nieważne. Udawaj, że widzisz, okay. Że siedzi. Dobrze, wszyscy siedzą u ciebie? Dobra. Tak. Dobra. Zasłysz mnie. Trzeba porozmawiać o tym. Ponieważ mamy problem. Musimy... Dobra, już zapomnijmy o tym konflikcie, który jest między nami, jeśli chodzi o napad na bank. Musimy porozmawiać na temat synowic, bo to jest największy problem teraz na Palionowie. Synowice nie stanowią żadnego problemu. Jak to nie stanowią żadnego problemu? Dobra, to ponieważ ja mam kolegę tutaj, Andrzejka. Andrzejku, czy to prawda, że... Kurde, Andrzejek, no halo, Andrzejku. Zostaw mojego Andrzejka. Słuchaj, Andrzejek. Słuchaj. Andrzejku, halo. Kurde, mi ukradli dwa telefony. Widzicie, jak to mi robią. Ukradli dwa telefony. Andrzejku, proszę cię. Nie podrywaj mojego Andrzejka, masz tu ścika, nie wystarcza ci. Oddaj mu telefon. Nie oddam ci telefonu, Andrzej. Konfiskuję ten telefon. Słuchaj, synowice to jest porządny problem. Ja nie wiem, dlaczego ty się dalej rzucasz w ogóle. Synowice, osiądźmy sobie do piaskownicy w ogóle, to jest niczym, niczym kurczę 7 lat temu, normalnie tam w kolejce jeździ i już, dobra, słuchaj, synowice to jest tak. Porządny problem, musimy go jakoś zwalczyć, ponieważ tu syn Paliona, on się bardzo, jak to się mówi, rozbrykał się. Ale nie mogę z tobą rozmawiać na takie rzeczy, jak jestem na ciebie obrażony. No ale to musisz na chwilę zamknąć w ogóle ten temat, musisz się pogodzić z tym, ja też jestem zła, ale jakoś daję radę, tak? No widzisz, ale na co ty jesteś zła? Zatruliście młodego synka. Jesteś niewierny, ale widzisz, zatruliście młodego, a co młody teraz robi? Patrz, co młody teraz robi. No właśnie, może przez was, przez tą waszą truciznę mu coś. Ale ta trucizna to było tylko zatrucie pokarmowe. Słuchaj, powiem ci coś, ja coś powiem. Zacytuję ci fragment piosenki. Niewierności twej zawsze bałem się jak nikt, wiesz? I co? I to wszystko jest prawda, jesteś po prostu niewierny, jesteś nielojalny. Wy otruliście młode dziecko chcieliście zabić. Ale to jest właśnie różnica. Ale patrz, co to młode dziecko robi teraz, przyjmuje palionowo całe. Tworzy tu, wiesz w ogóle co on robi i gdzie on to robi? Bo tam, ja mi się wydaje, że to gdzieś tam robi. No wiem, ale słuchaj, no sami to powiedziałeś, ale słuchaj. Nie możemy w taki sposób dyskutować, dyskulować w taki. No to jak chcesz podyskutować? No, ja nie widzę innej opcji. Ja dobrze, no podyskutujemy jutro w sądzie, ale dzisiaj musimy porozmawiać tutaj na temat... Ale w sądzie będziemy rozmawiać nie na temat synowic. Rozumiesz, że synowice to jest porządny problem? Jak ty sobie wyobrażasz dalej to palionowo z synowicami? To jest porządny problem dla ciebie, nie dla mnie. Czyli za twoje no pieniądze ja syn Paliona tworzy synowicę, a ty normalnie tak, no fajnie, super, nie, to nie jest swój problem. No, pierwszy biznes, no ja miałem trochę więcej lat, zanim tam pierwsze papierosy sprzedałem na osiedlu, ale no to dobrze, ogóle... że... No i tak, i to już wiesz, ja poruszę ten temat w sądzie, że ty młodego papierosami częstujesz. Dobrze, i powiem, że to, ja poruszę to, że otrucie i pozwoliłeś ale, mu... Ale to nie jest otrucie, to jest... Słuchaj, to był akurat czas grypy. To jest normalne. Czas,
Typa, jak mu rzuciłeś akurat jakąś szpotkę na lewo, pewnie jeszcze nielegalnie uzyskaną. Ja to wszystko w sądzie powiem. To był efekt placebo. Wszystko już powiedziałeś, że to jest taka osoba. No, tak, no a właśnie. Dlaczego powiedziałeś, że ma tydzień albo inaczej umrze? Dlaczego? No, żeby uwierzył w efekt placebo, na tym polega, no nie? No właśnie, chciałem was też podpuścić, żebyście już myśleli, że to jest prawda, ale... No... Wiesz co, to ścig, ja sobie też znajdę dziewczynę, bo takie rozmowy 2 vs 1 to nie mają w ogóle sensu. Dobrze, no to znajdź sobie, ja nawet wiem, gdzie jest, tam koło wodospadu. Chodź, no żeby nie było, chodź. Ale ona nie mówi. Trudno, no widzisz, bo ona jako jedyna jest mądra tutaj. I ona wie, co jest dla ciebie najlepsze, trzeba milczeć. Ona kuma, o co chodzi, a ty niespecjalnie, jak widać. Kuma. Tu, przycupnij sobie obok niej i proszę bardzo, możemy teraz rozmawiać, pasuje ci? Ale to jest Rafał. To jest Rafał. To widzisz. Rafałek. Widzisz, to jest Rafaela. W takim razie Rafał umie więcej kuma niż ty. No ale kuma, słuchajcie, ale to jest takie śmieszne, że kuma, a żaba kuma. I że to jest śmieszne, że kuma. Teraz zrozumiałem. Idź pływać. Dobra, do biznesu. Słuchaj. A ty wróć do piekarnika. Dobra, ale kurczę, ale dlaczego ty musisz od razu wyzywać mnie? Ja tu po prostu chcę z tobą porozmawiać o porządku. Dobra, chodź posiedzieć do przedszkola, bo widzę, że z tobą na tym poziomie trzeba rozmawiać. Chodź, tu. Nie. Tu, ja czekam. Obraziłeś no i gdzie ty idziesz znowu? Gdzie ty idziesz? Na ławeczkę. No dobra, no to chodź, idziemy porozmawiać na ławeczkę, skoro na ławeczce chcesz rozmawiać, nie ma problemu. No proszę i bardzo. Co mi powiesz, ciekawego kolego? No ja chcę z tobą porozmawiać o synowicach, co z tym robimy? Jaki mamy plan? Bo ja nie wiem, czy chcesz z tym... planu, bo w tym momencie mam na głowie sąd i rozprawę z tobą i ale Andrzejka. Ale ty w ogóle zapomnij o tym sądzie, bo ty tam przegrasz. Ty rozumiesz, że ty idziesz na własną rzeź. No to dobrze, no to jak przegram, to idę do więzienia i mnie te synowice w ogóle nie interesują. Więc lepiej dla ciebie, żebyś się postarał, żebyś miał mnie przy swoim boku podczas tej wojny. Przemyśl to. Nie wiem, nie czaj, w ogóle ty tak nie kumasz, w ogóle ty jesteś żabą, ale taką jaszczurką jeszcze, kurczę, że z ogonem, bo ty totalnie nie kumasz, o co ja chodzi. Ja w tym momencie wykorzystuję jeden z większych projektów na tym serwerze. No ale ty mnie kumasz dalej, w ogóle, o co chodzi. Nie, no dobra, Milka, z nim się nie da rozmawiać na ten temat. Chodź. To jest niepoważne. Ja już mam go gdzieś. Dobra, zostań sobie na tej wyspie tam. Widzę, że to jest miejsce dla twoich. Zastanów się tam nad swoim zachowaniem. Nie no, wracaj. Dave jest romantykiem. Wracaj z powrotem. Do widzenia. Ej, macie mi się trip z tobą gdzieś na Bali. Ała! O, nie mam łuku, nie mam strzały. Taka agresywną masz tą dziewczynę. No widzisz, no bo ty jesteś, ty nie kumasz totalnie, o co chodzi. Patrz, gdzie on się schował, chodź. Tak, schowanie było śmieszne 3 minuty temu. W tym momencie przestajemy rozmawiać. Dobra. Chodź. Dobra, no to wróć się. Dobra, no to chodź. No chodź. Porozmawiamy. No chodź tu, chodź. Zróbmy jeszcze jedno podejście rozmowy. Ostatnie. Nie. No chodź, ale... Ale słuchaj, udowodnij, że potrafisz myśleć normalnie i potrafisz podejść do tego na poważnie, jak dorosły, dorosła żaba. Co? No chodź. Pokaż, że jesteś, kurde, prawdziwą żabą. No chodź. Nie, no ale no kurde, to... No debile, nie przyjaciele, no debile. Emilia mnie zepchnęła. Wszystko jest nagrane. Kurde, no przestań mnie atakować. Ja ci nie atakuję. Dlaczego? Słuchaj, dobra, mi się z tobą już nie chce dyskutować, skoro tak to ma wyglądać, to... No nie, po prostu... Co to jest za baza? I Paweł jest jeszcze wściekły jest jak nie wiadomo kto. No na co, na mnie czy na syna, że robi synowice? Nie, na ciebie, bo i na Emilię też jak się dowie. Ale... Ja to wszystko Pawłowi powiem, a tu on jest burmistrzem, ja na waszym miejscu, wasze dni są policzone. Burmistrzem, który zrobił napad na bank. Dobra, Emilka, chodź, koniec, ja już kończę tą rozmowę. Widzę, że z nim się nie da dogadać, jak zwykle. Dobra, weź. Opuść konwersację. Szczypson opuścił czat i rozmowę. No, elo. Bydum. No, bydum. Jak dźwięk zrobił, że wyszedł. Dobra, chodź Emilka. Wracamy z powrotem. Nie ma sensu z nim rozmawiać. Spotkamy się jutro w sądzie, zobaczymy co wtedy, jak będzie śpiewał koleżka sympatyczny. Tyle, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. I pamiętajcie o live'ach, które pojawiają się codziennie na kanale u mnie i u Milki. Trzymajcie się, na razie. Bajo. Pa, pa.